Witamy Państwa w Kulturogradach. Dziś opowiemy o jednym z akcentów tegorocznego festiwalu Bliżej Natury. Festiwal Bliżej Natury to impreza, w której bierze udział wiele podmiotów. Tegoroczna edycja połączona została ze Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej, ponieważ według organizatorów kultura jest zależna od natury i oba te światy przenikają się. Główną pomysłodawczynią wydarzenia jest dobrze Państwu znana Julia Kaczmarczyk-Piotrowska. Festiwal rodził się z malutkiej wystawy, którą kiedyś tworzyłam z kolegą i potem zaprosiliśmy większe grono osób. I od 2 lat festiwal się, bo 2 lat jest festiwal, najpierw była wystawa Bliżej Natury, a rok temu postanowiliśmy nazwać ten cykl wydarzeń festiwalem. W tym roku mamy już 2 jego edycję i tutaj w Restauracji Myśliwych w Poznaniu spotykamy się po to, aby zainaugurować cały cykl przedsięwzięć i wystaw, które jemu towarzyszą. Wczoraj obchodziliśmy także w ramach festiwalu Dzień Różnorodności Kulturowej w Zespole Szkół imienia Joachima Lelewela w Poznaniu i pani dyrektor Aleksandra Warkocka przyjęła honorowy patronat nad całym projektem. A dzisiaj spotykamy się tutaj na wystawie, na którą zgromadziłam prace malarskie, rzeźbiarskie i rysunkowe. Będziemy oglądać dzieła artystów tworzących tutaj w Wielkopolsce, ale chcemy także zaakcentować związek natury z przyrodą. To, że sztuka czerpie z każdej sytuacji początkowej w przyrodzie, to jak my artyści jesteśmy nierozerwalnie związani z biologicznym światem i w naszych pracach to widać, myślę, że także uczestnicy tego projektu to także zauważyli, bo mamy i rękodzieło, gdzie motywy łowieckie, jelenie, sarny, zające przenikają się wzajemnie, ale także mamy motywy ludzkie, studium ciała, studium postaci w różnych technikach. Jak już wspomnieliśmy, w tegoroczny festiwal Bliżej Natury włączyła się społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 6. Dzięki pani Julii Kaczmarczyk zostaliśmy zaangażowani w ten projekt. W ramach tego projektu także mieliśmy wczoraj Dzień Różnorodności, gdzie prezentowali pracę i nasi uczniowie, i nasi nauczyciele. I dzisiaj właśnie mamy ponowną okazję zaprezentować rezultat tego projektu. Jesteśmy jako szkoła bardzo zadowoleni, że mieliśmy okazję tak artystycznie dać możliwość wykazania się naszym uczniom i nauczycielom. Tak sobie pomyślałam, że być może to był też pretekst i dobra okazja do integracji uczniów z nauczycielami w tym wspólnym działaniu. Tak, faktycznie, szczególnie w ramach Dnia Różnorodności wczoraj mieliśmy wspaniałą współpracę i zespołów klasowych, i nauczycieli. A jak pani ocenia talenty artystyczne nauczycieli i uczniów? Dobrze wyszły im te prace? Okazuje się, że nasi nauczyciele i nasi uczniowie są bardzo kreatywni i szereg tych prac jest zaskakujących. Głównym wydarzeniem tegorocznego festiwalu jest niewątpliwie wystawa prezentowana obecnie w restauracji U Myśliwych. To właśnie tam zobaczyć możemy pracę kilkunastu artystów tworzących w różnych technikach. Jak powiedziała nam Julia Kaczmarczyk-Piotrowska, podejście artystów do pojęcia natury zmienia się. Myślę, że postawa artystyczna wielu twórców ulega zmianie. Jeżeli chodzi o taki wyalienowany jak gdyby stosunek artystów, zmienia się. To ja to obserwuję. Obserwuję ogromną i życzliwą otwartość na wymianę twórczą w ramach zrównoważonego rozwoju. Zarówno artystów z dyplomami i zarówno artystów, którzy robią to dla hobby. I oni spotykają się właśnie w takiego typu eksperymentach, w tego typu projektach, po to, aby znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, aby nie zamykać się na światy, które powinny ze sobą cały czas korespondować, bo o to chodzi. A ilu artystów w tym roku można, pracę ilu artystów można zobaczyć na tej wystawie? Przestrzeń nie jest tutaj ogromna, dlatego spotyka się tutaj 20 twórców.
może zapytam o to, jak odniósł się Pan do tego pomysłu udziału w festiwalu Bliżej Natury i czy ta natura była Panu bliska, czy może festiwal sprawił, że stała się bliższa? Jak zawsze natura jest mi bliska. Z racji zawodowych również jestem architektem krajobrazu, urbanistą, więc cały czas mam związek jak gdyby z tym tworzywem. Biorę drugi raz udział w tym festiwalu, to za to bardzo dziękuję Pani Julii. Ja akurat reprezentuję inną dyscyplinę, nie malarską, tylko rzeźbę ceramiczną. No i tutaj spełniam się w tym tworzywie. Dla mnie to jest najważniejszym elementem uchwycić pewien wyraz twarzy ludzkiej, jakichś uniesień, uczuć. Takie chwile łapię w tych moich rzeźbach. Ja się bardzo cieszę, że mogę brać udział w takim festiwalu. Jest to jakaś zawsze tutaj możliwość pokazania i zaprezentowania tych elementów, które są może mniej znane, ponieważ rzeźba ceramiczna jest jakąś taką mniej może rozpowszechnioną formą twórczości. W przeciwieństwie do malarstwa, które jest szeroko znane i bardzo rozpowszechnione. Festiwalowi towarzyszy szereg imprez, bo mamy także w Nadleśnictwie Konstantynowo wystawę Śladami Historii w polskich lasach. W czerwcu mamy w Nadleśnictwie Jarocinie plener szkolący dla artystów. I także w tej chwili trwa tam wystawa prac uczniowskich pracowni plastycznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, a są to prace graficzne, czyli również związane z naturą, a przede wszystkim z drewnem, drzeworytem i ten cykl chcielibyśmy kontynuować. Jak długo będzie można oglądać tę wystawę i te pozostałe, o których Pani wspomniała? Wystawy będą do końca czerwca, tutaj w restauracji Umyśliwych, natomiast inne projekty, które odbywają się zamiejscowo, są uzależnione od działań w tych placówkach. W dzisiejszym wydaniu Kulturograd to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.